Zaparkowaliśmy w takim fajnym miejscu tutaj samochodzik swój, bo jak wiecie, jak jest czas jarmarku dominikańskiego, to niestety w Gdańsku, niestety, ale nie ma gdzie parkować. Także tutaj opłaciliśmy sobie. Ile zapłaciłeś, Pedro? 7 złotych? A to niedużo. Za ile? Ale było. Do 20 pewnie, nie? No do 20. Do 20, bo my już jesteśmy oczywiście po 18. Oczywiście jesteśmy po 18, no ale wiecie, jak to jest. Tak niestety to jest, że dopiero teraz tam się udało przyjechać, bo byliśmy w strefie jakiej, Pedro? Słuchajcie, muszę wam opowiedzieć, bo z Pedrem żeśmy spędzili jedną noc w strefie bez internetu. No. Bez internetu. I byliśmy po prostu bez mediów, całkowicie odcięci od świata. Strefa ciszy i relaksu. No i w sumie spędziliśmy dzień i noc, nie? No. I następny pół dnia. Także można tak powiedzieć, że takie półtora dnia i nocka. No i warto było. Warto było. I teraz właśnie przyjechaliśmy tutaj dla was na jarmark dominikański. Właśnie zaparkowaliśmy auto i lecimy. No i dla was taka wskazówka, że jeżeli przyjedziecie do Gdańska, nie będziecie mieli gdzie zaparkować na tych parkingach, szukajcie tutaj na tym starym mieście, szukajcie na ulicach, bo są parkingi i są parkometry, także możecie tutaj też zaparkować i zapłacić. No to lecimy. Tutaj jarmark Świętego Dominika. I tutaj są pokazane ulice. Zawsze szeroka. Na szerokiej zawsze coś się działo. I co tutaj jest? Że do 20, ale chyba teraz w niedzielę już będzie zamknięcie tego jarmarku. Także jesteśmy na ostatnich dniach. Ci biżuteria. A to jakie piękne torebki. Torebki ładne. Takie podobne są. Bursztyn. Taki surowy bursztyn. 70 zł. Tutaj też takie korale. Malina, to są mydła. Pan już się odnalazł. O, tutaj znowu bursztyn. O, tutaj możecie sobie kupić bransoletkę albo pamiątkę z Gdańska. No i wchodzimy w strefę tuptania po straganach. Fajne, bo dzisiaj jest... Dzisiaj jest fajnie. Tak, bo troszkę jest wietrznie, nie? No. Trochę wietrznie. Ostatnio, kiedy byliśmy, padał deszcz. Bardzo fajnie te budki wyglądają, bo one widać, że są takie ładne, nowe. Nie. O, miody pitne. Dużo różnych miodów. A tu plebuś. Zawsze takie duże te chleby, nie? Z fińska chata. O, koneser. Koneser. Tu jakaś biżuteria, świece. Polskie wyroby z dziczyzny. A my kiedyś na hali w Gdyni kupowaliśmy właśnie z dzika kiełbasę. Z pracy. Oczywiście. Krówki. Krówki. O, a tu jest serek. Serek. Góralskie oscypki. Z żurawiną. Pamiętasz, nie, Pedro? A to jest ten prawdziwy. O, pasieka dziki miód. Zobacz, jakie miody. Skarpetki. To jest jakaś biżuteria. Oliwki. Coś dla ciebie, Pedro. Hałwy, oliwki. To jest Turcja. To jest z Turcji. No.
Właśnie tutaj widzę taką firmę Mushi. Nawet fajne torebki. Nie? Ciekawe dość. Na lato, nie? Na lato, ale właśnie... Co się dzieje w koło? Co mi się tu podoba... Co mi się tu podoba na jarmarku, to jest to, że tutaj się wystawiają rękodzieła i to jest właśnie fajne, że ludzie oferują swoje wyroby, nie, Pedro? To mi się podoba ta bluza. Naprawdę. Ona mi się podoba, jest ładna. Jest taka fajna. Ile ona kosztuje? 320 zł. Fajne były bluzy. Ciekawe. Print właśnie takiej bluzy mi się podobał. W ogóle ciekawe też torebki. I takie widać, że taki swój styl jakiś tam mają. Ale też cenowo powiem wam, że bardzo dużo. A teraz weszliśmy w strefę kulinarną. Już wam pokazuję. Zobaczcie, jaki gofer. Ale ten gofer ma tak mało tej borówki. I co? Dobre? Takie jak na plaży były? Nie, na plaży lepsze, bo tutaj coś małych borówek. Mało borówek coś właśnie. Ale Kasia z kolei ma dużo śmietany, witaj. A tam jest, o, zobaczcie, tam jest taki zraszacz, jak jest gorąco. A teraz mamy takie upalne dni. Możecie się z wodą zraszać. To jest strefa, chciałam powiedzieć strefa kibica. Nie, to nie jest strefa kibica, to jest strefa restauracji. Jadłodalnia, tutaj możecie się najeść. Potrzymaj, Pedro. No dobra, zanim Pedro mi potrzyma, to jeszcze wam pokażę. Kupił w Żabce nam taką kawkę i jest bardzo dobra. A Pedro, jakiś inny masz kubek? Pokaż swój. Kolory są. No, teraz potrzymaj. Kawa też jest. Ale kawa jest dobra. Trochę wysunę tutaj, żeby lepiej było. O, i teraz będziecie mogli lepiej zobaczyć. Kuchnia belgijska, czyli frytki. Gdańska palarnia kawy. Nawet jest. To co jest frytki, nie? Tą kawę piłam sielską. A tutaj smaki gdańska. Smaki kaszub. Smaki kaszub. Zobaczymy, co tu mają. Pierogi z dzikiem, z sosem kurkowym, klopsiki, pomukla, po kaszubsku. O, smażone sielawy, Pedro. Jak chcesz rybkę, super. Tak? Tak, ta jest rybka. Weź, naprawdę, jest pyszna. Smażona sielawa. Ona jest bardzo dobra, ta ryba. Ja nawet też mogę spróbować. Pedro znowu szaleje, jeszcze chce drożdżówkę z agrestem sobie zażyczył. No. 10 zł za kawałek. Taki. A to jest po prostu? To jest, tak, to można testować. O, zobaczcie, to jest sielawka. I ja właśnie jako dziecko jadłam taką sielawkę i teraz tutaj Pedro spróbuje, bo dla mnie ona była super. Tylko, no nie wiem, czy to jest tak zrobione, jak moja mama robiła. Pedro, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, nie ma takiej... Ja mogę też spróbować, bo jest na pewno dobra. One są pyszne, Pedro. Jest gorące? No. A, jest kość. No, a co? Ryba to ma ości. Jest. Wszystko? Nie wszystko. Spróbuj kawałek. I co? Ale szczerze, patrz tutaj w kamerę, okiem. Chyba to dobre, dobre smaki. No ja muszę też spróbować. Tu myślę, uważnie. To nie brakuje. Nie, powiem wam, że naprawdę w miarę dobra, ale brakuje. No. To jest kość, mama. To jest kość? Mhm. Ja wolał tak, jak już kurdystos. Ale sól muszę wziąć. No jak mam? Syn wyciągnął mnie na leżaki. A syn leży na leżaku, a mama tu stoi. Nie, Paulo? No. Tak to jest. Pytałam jednych, czy można, nie można leżaka. Pytałam drugich, to niestety odkup kanny od ptaków. No, ale fajnie, bo tutaj jest bardzo dużo osób. Oni właśnie na tych leżaczkach siedzą. Wspólnie spędzają czas. Bardzo fajnie. Aż miło, nawet huśtawka jest, widzicie? Można się nawet pobujać. No i tu Paulo wyleguje się. Jak się panu leży?
Dobrze. Dobrze? Widzę, że się bujasz nawet. Zaraz lecimy dalej, popatrzeć, co tam jeszcze ciekawego. Bo teraz oczywiście jesteśmy w strefie kulinarnej. Teraz wchodzimy w dalszą część budek. Patrzę, że jeszcze są stoiska czynne. Więc jeszcze można co nieco popatrzeć. Zobaczcie, jakie czapy. Czapki. Naprawdę dużo takich rękodzieł, nie? To jeżeli szukacie czegoś takiego innego, to zawsze można tutaj właśnie przyjechać sobie i popatrzeć, albo jak coś tworzycie nowego, to też możecie się wystawić tutaj. Kupić sobie stoisko i wystawić się. Ja pamiętam moje koleżanki, brat tak się wystawiał, bo on różne zawsze miał fajne pomysły i zawsze coś tam działał, kupował takie stoisko, płacił za nie i sprzedawał właśnie te swoje pomysły na takich stoiskach. Nie wiem, jak tam uszło, ale wiem, że czymś takim też się zajmował. I teraz doszliśmy właśnie do kościoła Mariackiego. To są fajne kociołby. Możecie zobaczyć, jak ja tędy chodziłam często do pracy, to myślałam, że po prostu kłamie obcasy. Bo wierzcie, że tu się naprawdę na obcasach jest tragedia. Bo te kociołby, zobaczcie, mają przerwę między jednym a drugim, więc nawet na płaskich tak się ciężko chodzi. Ale przekręcam, żeście zobaczyli dalej, jak wygląda na jarmarku. To jest babeczka z Trójmiasta. Babeczka z Trójmiasta. Fajnie. Babeczka z Trójmiasta. Świetne bluzy. Babeczka. Kicia. Kicia kocia była też. Idziemy dalej. Tu jakieś obrazy. Tam torebki. Tutaj jakieś skórzane. Ceny nie takie drogie. 300 zł za skórzaną. Też print ładny. Tam mi się podoba, ładna. Puszczę was z torbami. Ale tu pachnie mydło ceramiczne. Faktycznie ceramiczne. Ale ładnie pachnie. Tu są takie gąbki, morskie gąbki. Może pomysł zastanowić. Ale te jakie fajne. A, Pumex, no. Pamiętaj, jak z nim to stać, znalazł na działkę Pumex. No, pamiętam. A co to jest? Biżuteria anielska. Intencjami. Po co sprzątać, skoro można zgasić światło? Mieszka pies z rolnikiem. Pisze tam. Po co sprzątać, skoro można zgasić światło? Tu jest kościół mariacki właśnie. Tam taki duży zegar. No i fajnie jest wejść właśnie na górę. Tam. Krętymi schodkami i zobaczyć ten piękny widok tam z góry. Mi się podobają te rękodzieła wszystkie i takie pomysły, jakie ludzie mają na to, żeby robić te rzeczy i sprzedawać. Te torby na przykład z filcu albo te czapki, nie? Ja, dużo rzeczy są zrobione z rękami, jest takie chińskie. Ręcznie, nie? Właśnie. Też nie wiadomo, bo na przykład bluzy mają print fajny, ale czy ten materiał, skąd on jest, albo ta bluza, to też nie wiadomo, nie? No. Ale może być wszystko produkowane z Polski, tak wiadomo. No, ciekawa jestem właśnie, czy to tak faktycznie jest, że tak wszystko jest produkowane w Polsce, nie wiem. Wyglądać to rupie. Wszystko może. No i teraz się znajdujemy właśnie przy
kościele mariackim. Tak jest. O, tak. O, flaga polska. Ładnie wygląda, nie? Ale do środka nie będziemy wchodzić, bo jesteśmy na jarmarku. Teraz wchodzimy właśnie na ulicę. To jest Piwna? Chyba Piwna. Piwna, no. Piwo na Piwnej właśnie. To jest taka, taka kawiarenka Piwo na Piwnej. I przed, to mi się podoba. To mi się podoba, taki bar. W ogóle tutaj na tej Piwnej zawsze były knajpki. Fajnie. Pamiętasz, Pedro, myśmy też tu chodzili po takich knajpkach, nie? Już dawno nie chodziłem. Dawno, ale o, chyba byliśmy też tutaj. Pamiętasz, Pedro? No. A, to tak. I tu byliśmy, jak się poznaliśmy, zaraz. No. Zaraz muszę przeczytać, jak ona się nazywa. To samo, to jest ta sama nazwa nawet, no. Zaraz wam pokażę. Bo byliśmy chyba na drugim naszym spotkaniu tutaj. Już wam pokazuję, gdzie. Tu Mono. Nie, to było też Mono chyba. Tak mi się kojarzy. A może inaczej, no nie wiem, ale tutaj byliśmy z Pedrem na naszym drugim spotkaniu, nie? To tutaj przyszliśmy. W środku siedzieliśmy, nie? Bo było zima była. No właśnie, ale zobaczcie, jak pięknie. Cudowna atmosfera. Bardzo fajnie. Teraz się kierujemy w stronę Mutławy. Idziemy Piwną, bo pewnie na długie jest pełno ludzi, więc przejdziemy sobie bokiem. Zbliżamy się już do Motławy. Mamy bliziutko. Ta ulica Piwna jest taka fajna, stylowa. I właśnie to jest fajne, że cała jest w kociach bach. Czyli w takich kamieniach, ale ja mówię, jakbyście szli na obcasach, to wybierajcie sobie inne drogi, na pewno nie to. A chociaż tutaj widzę, że chodnik jest, to chodnikiem ewentualnie. I zobaczcie, gdzie wyszliśmy. Znacie to miejsce? Motława. Fajnie, i po drugiej stronie restauracje. Gama restauracji. Możecie sobie wybrać, którą chcecie restauracyjkę, nie? Tam jest Radisson. Kiedyś Pedro, kiedyś ty nocowałeś w Radissonie, nie? Często. No, mam, tak. Most się obkręca. O właśnie, teraz się most zamyka, czyli będzie jakiś stateczek płynął. Zaraz zobaczymy. No i teraz już jesteśmy w sumie na końcówce, nie? Jarmarku. No tak, skończyłem jarmark, ale mam teraz... Ale teraz doszliśmy tutaj do tej Motławy. To jest stare, nowsze miasto. Tak. No i troszkę tutaj jeszcze zobaczymy. I musimy się zastanowić, którą drogę wybierzemy. A tam w ogóle kajaki, często tutaj. Tutaj w ogóle jest jakaś taka szkółka przy tej Motławie. Oni często tutaj wiosłują właśnie kajakami. Często. Ale jedziemy tak, nie. A tak już zawsze szliśmy, czy nie? Wybraliśmy, że idziemy odwrotnie, czyli idziemy na Hiltona i tam przed Hiltonem sobie skręcimy i przejdziemy na drugą stronę. I tak podążamy. Nawet kamień tutaj jest. Właśnie, nie wiem, czy to chyba nowe, nie? Nie wiem. Właśnie nie jestem pewna, czy było tak, ale wygląda czysto, ładnie. Zadbanie. Podoba mi się właśnie te kamienice, które są oczyszczone. To też ładnie wygląda. Wszystko ładnie. Ładny w ogóle wieczór jest. Zobaczcie, jak jest jasno. Ja właśnie to lubię w Gdańsku, że latem jest fajnie tak jasno. I tam u góry nawet ktoś stoi. Ktoś tam. Tak. Stój. Impreska dla VIP-ów. Tylko dla VIP-ów. Taksi. Tutaj niestety jest dalej w remoncie. No i teraz jesteśmy pod żurawiem.
No i oczywiście jachty. O. Teraz naprawdę ten widok jest zupełnie inny, nie? Taki ładny, jasny. Tutaj sołtek, muzeum. Ale ciekawe, kiedyś też było fajnie, kiedy było ruiny tutaj. No, też było fajnie. I takie miał też swój klimat. Klimat był, no? Też. No. A teraz tak się zrobiło wszystko ładnie, no bo czas. A nie daj Boże, nie story już nie ma. No już jest tak nowocześnie, no. Ale dobrze, też fajnie. A widzisz, a ty chcesz nasz dom zmienić na nowoczesny. No, muszę, no muszę, bo... Muszę korzystać i muszę zrobić z postępem coś nowego dla następnej generacji. No więc właśnie. Tutaj jest. Tutaj to kiedyś też byliśmy w tej restauracji, nie? Zawsze schowani. Też fajna. Dzisiaj jest w ogóle piękna pogoda. No i co powiesz o naszej wycieczce na jarmark? W zeszłym roku byliśmy, ale padał deszcz i na koniec pił, no to dużo nie patrzyliśmy. Mhm. Dzisiaj jest pogoda super, ciepło. Ciepło jest naprawdę. Bardzo fajne. Chyba było lepsze dzisiaj. Dużo w tym roku chyba, nie? Lepiej. Dużo rzeczy patrzyliśmy. Oglądaliśmy właśnie dużo takich, oglądaliśmy dużo wyrobów, które nam się podobały faktycznie. No. Obrazów parę widzieliśmy, które też nam się podobały. I te koszulki, bluzy też, niektóre, tylko właśnie pytanie, gdzie one były produkowane, nie? Ale generalnie ludzie mają fajne pomysły, no i próbują to sprzedać. Super, jest fajne. No i tutaj teraz widać, że to już jest wyremontowane i naprawdę ten chodnik, po tym chodniku się super idzie, nie Pedro? Ślicznie nie wygląda. Mhm. Jasno tak, nie? Jasne, na pewno. Bardzo ładne roboty zrobione tutaj. Mhm. Ale wiecie co, ja po prostu pamiętam ten, ja pamiętam jeszcze ten jarmark z tych takich lat, kiedy ja byłam mała i faktycznie w tych sklepach nic nie było i myśmy przyjeżdżali na taki jarmark, żeby coś kupić. Że coś kupić właśnie do ubrania fajnego, czy tam, nie wiem, jakieś pamiętam piórniki chyba chińskie też, jakieś stoisko było, moja mama kupowała. Także wtedy to było co innego, no, ale... taki jarmark niż teraz. Teraz tyle opcji. Teraz jest tyle opcji. Wszędzie, no. Ale ogólnie drogie są rzeczy. Tak. Jeżeli bym miała powiedzieć, to naprawdę drogie. Jakbyście chcieli kupić taką bluzę, to jedna taka bluza kosztuje 320 zł. No to uważam, że to jest dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo za taką bluzę. No nie wiem, jaki ona skład miała, bo tam nie patrzyłam, ale uważam, że to jest bardzo dużo. Bo kiedyś tam byliśmy z Włochy, z Como, na Stragone i po 20 euro, nie? Kosztowacie po 15, 20, 15 euro. Nawet za 1 euro było. No więc właśnie. Na pewno. A tu macie w ogóle statek na Westerplatte. I takim stateczkiem możecie popłynąć. A może my popłyniemy? On w ogóle płynie? Musimy spać, spytać. Musimy zobaczyć. Idź tam do... Ale nie, 19, ostatni. No. 20. A tam, a dlaczego tak długo się jedna? Teraz? Gdańsk Westerplatte około 80 minut. Pedro, byśmy po nocy wracali. Niemożliwe. 80 złotych stan. Tu jest tawerna dominikańska. A to jeszcze oczywiście karuzela. Musi być gdańska. No i na wprost Hilton.
gdańskie szaleństwo. Ona tak łódkę, Pedro, mogę iść. To już bardziej siwice. Takiej łódce. Zobaczcie, jak ładnie wygląda nocą w Gdańsku. I też Gdańsk doczekał się parasolek. Bardzo fajnie to wygląda. Tak, to można spacerować.